Wszystko zaczęło się od 17-sekundowego klipu na TikToku. Przesłanie było proste. Pracuję, ale tylko minimum. Tylko tyle, bym nie został zwolniony i dostał wypłatę. Quiet quitting, czyli cicha rezygnacja. Sprowadza się do tego, że wykonuję swoje zadania w pracy, ale tylko w stopniu wymaganym przez pracodawcę. Nic więcej. Quiet quitting miał być formą protestu wobec wymagań współczesnego świata, gdzie nastawieni jesteśmy na zwiększanie produktywności i ciągłe konkurowanie z innymi. Quiet quitting, czyli cicha rezygnacja, sprowadzała się do tego, że mamy co? Mamy takie poniedziałkowe minimum, wtorkowe nie za dużo, wyluzowujące środy, nieprzesadzone czwartki i tuż, tuż weekend, za chwilę piątki. Chodzi o to, żeby się ograniczyć do tego, do czego się zobowiązaliśmy w umowie. Nie łamiemy umowy, robimy to, co jest pisane w umowie, ale nic więcej. Żadnych nadgodzin, żadnego nadmiernego zaangażowania, żadnego brania dodatkowej odpowiedzialności, żadnego uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach nieobowiązujących wszystkich pracowników. Robimy tylko minimum. To jest cała idea quiet quitting. A zatem osoba praktykująca quiet quitting to osoba, która nie przestaje pracować, jest ciągle aktywna, jest ciągle zatrudniona, ale robi tylko to, co się od niej wymaga i nic więcej. Dane Gallupa pokazują nam, że na całym świecie 59% całej siły roboczej to osoby, które praktykują quiet quitting. Jeżeli dodamy do tego jeszcze, że 19% to osoby, które nie praktykują quiet, ale coś, co byśmy mogli nazwać noisy quitting, wychodzenie z zatrzasnięciem drzwi, to zostaje nam około 23% osób, które są zaangażowane w to, co robią. W Polsce tych, którzy twierdzą, że starają się ograniczyć do minimum, jest znacznie mniej. Szacuje się, nie wiemy dokładnie, ale szacuje się, że jest to około 25-27%. Połowa Polaków uważa jednak, że quiet quitting, czyli cicha rezygnacja, jest dobrym i sprytnym sposobem podejścia do wykonywania pracy zawodowej. Jakie są dwa główne powody, które ludzie wskazują do tego, żeby praktykować quiet quitting? Pierwszy powód jest bardzo jasny. Wiele osób twierdzi, że praktykuje quiet quitting albo namawia innych do praktykowania quiet quitting, bo powodem są niskie wynagrodzenia. Oczywiście, mało zarabiamy, inflacja galopuje, a nasze płace nie nadążają za wzrostem cen, a do tego jeszcze inni zarabiają więcej. Czujemy się niedowartościowani tym, ile dostajemy. I rzeczywiście tak jest. Wiele osób zarabia mało. Weźmy pielęgniarki, nauczycieli, którzy zarabiają skandalicznie niskie, dostają skandalicznie niskie wynagrodzenia. To jest pierwszy powód. Zarabiam mało. Drugi powód do quiet quitting, do cichej rezygnacji, do minimalizowania swojego wkładu w wykonywanie pracy zawodowej, to coś, co możemy określić hasłem dbanie o siebie. Czyli krótko mówiąc, nie przemęczam się, nie angażuję się, nie pracuję w nadgodzinach, szanuję swój czas, szanuję swoją osobę, szanuję swoją energię, robię to tylko, co jest konieczne, po to, żeby żyć pełnią życia po pracy. Twierdzę z pełną odpowiedzialnością, że jeżeli zdecydujesz się na cichą rezygnację z tych dwóch powodów, to popełnisz bardzo poważny błąd. Idę, no, jak widać, dokładnie w przeciwnym kierunku niż wszyscy pop guru, którzy tak bardzo fajnie o tym opowiadają. O co mi chodzi? Zacznijmy od wynagrodzenia. Zatem pracuję mało, bo mało zarabiam. Angażuję się niewiele, bo moje wynagrodzenie jest skandalicznie niskie. Tak jak powiedziałem, zgadzam się z tym, że wiele osób zarabia mało. Natomiast
Pytanie jest takie: jeżeli mało zarabiam i ograniczę się tylko do wykonywania podstawowych obowiązków, co wystarczy do tego, żeby mnie nie zwolnili, to czy relacja pomiędzy wysiłkiem a pracą się w jakiś sposób zmieni? Czy w przyszłości będę więcej zarabiał? Wyobraźmy sobie piłkarza, który mówi: mało zarabiam, więc mniej się staram na treningach, nie angażuję się w dodatkowe zajęcia, nie próbuję być lepszy. Robię tylko to, czego ode mnie wymaga trener, tylko w czasie zajęć. Jakie są szanse na to, że w dłuższej perspektywie ten człowiek będzie zarabiał większe pieniądze, albo jakie są szanse na to, że kupi go jakiś inny klub, który da mu większe pieniądze? Jeżeli przyjmę strategię cichej rezygnacji w sytuacji, kiedy mało zarabiam, to prawdopodobnie skończy się tym, że całe życie będę już mało zarabiał. Żeby było jasne i mam nadzieję, że to rozumiecie. Ja nie zachęcam do tego, żeby się godzić na niskie zarobki. Nie zachęcam do tego, żeby tkwić w pracy, która jest niskopłatna. Zachęcam do tego, żeby albo starać się zmienić pracę, albo starać się tak zwiększyć nasze umiejętności, kwalifikacje, kompetencje, aby zarabiać więcej. Aby zmusić pracodawcę do zapłacenia nam wyższych wynagrodzeń. Drugi powód, na który się wskazuje, kiedy mówimy o tym, że mamy ograniczyć się do robienia minimum, to dbanie o siebie. Dbam o siebie, więc nie pracuję za dużo. Ok? Znowu mam pewne wątpliwości. Dość poważne. Weź sobie mnie jako przykład. Mnie jako wykładowcę, taki wykładowca jak ja jest na pędzie. Wyobraźcie sobie, że w ramach dbania o siebie, chodząc na wykłady, tak naprawdę wykonuję tylko minimum, czyli przygotowuję sobie slajdy, które potem w czasie wykładów czytam. Większość z Was miała doświadczenia w swoim życiu z takim wykładowcą. I tyle. Płacą mi za wykład. Nie płacą mi za jakość tego wykładu. A w takim razie zrobię minimum. Zrobię wykład, przekażę wiedzę i na tym skończę. Bez zaangażowania, bez starania się, bez próby stworzenia czegoś, co jest ciekawe dla moich odbiorców. Za to mi się nie płaci. Teraz wyobraźcie sobie, że mam wiele takich wykładów i w długim okresie co się stanie? Będę zadowolony, dlatego że robię minimum? Będę usatysfakcjonowany ze swojej pracy? Biorąc pod uwagę, że praca zajmuje dużą część mojego życia, tak naprawdę praktykując quiet quitting jako wykładowca, sprawiłbym, że czas przeznaczany na pracę jest czasem, którym owszem, nie wkładam dużo wysiłku. Nie męczę się bardzo, tak? Nie angażuję się, ale jednocześnie jest to czas, który przepływa mi przez ręce i nie zostaje wykorzystany. Gwarantuję Wam, że jeżeli będziecie przez kilka lat wykładać w ten sposób, że kompletnie nie będziecie się próbowali zaangażować w to, co robicie, to w długim okresie poczujecie wypalenie. Pomimo tego, że oszczędzaliście się, dbaliście o siebie, pomimo tego, że praktykowaliście cichą rezygnację. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Praktykowanie cichej rezygnacji, dlatego że za mało zarabiam albo dbam o siebie, może prowadzić dokładnie do przeciwnych konsekwencji niż byśmy chcieli. Nie będziemy więcej zarabiać, a nasze samopoczucie będzie jeszcze gorsze. Badania osób, które praktykują cichą rezygnację, wskazują jasno: są sfrustrowane i czują się źle. Są nieszczęśliwe.
zwyczajnie. I ostatnia rzecz, podkreślę to ponownie. To wcale nie znaczy, że mam tkwić w pracy, która wymaga ode mnie nadmiernego wysiłku i w pracy, która jest mało płatna. Konsekwencją quiet quitting dla mnie będzie wypalenie i niskie dochody przez całe moje życie. To nie jest rozwiązanie żadnego problemu.